kolejnym odcinku Rimworlda. Ja jestem Kilowski, a to jest oczywiście Rimworld. Co ostatnio się działo? A w sumie nie jakoś szczególnie dużo, tak mi się wydaje. I co dzisiaj będziemy robić? A tego questa bym pewnie przyjął. Ale dopiero wtedy, kiedy mi wrócą z tego questika, o tutaj, moi ludzie. Oni będą za jakieś 5 dni, więc to uminie szybko, jak z bicia strzelił. Co jeszcze jest ważne? Rozwój technologiczny jest ważny. Wiem, że mogę sobie to postawić jeszcze jeden jakiś ten analizer, czy miejsce do badania, żeby mogli więcej sobie badać, ale nie wiem, czy jest mi to potrzebne. Zawsze jak grałem, to brałem na dwie osoby i zawsze mi starczało. Jest głód. A kto głoduje? Ignatius. A czemu Ignatius głoduje? A, bo leży sobie i nikt mu nie daje jeść. No to tak w życiu bywa, że co mi się nie dostaje jeść. O, ten cały crow, to niedługo będzie już nawrócony. I chętnie chcę, by był ze mną w kolonii bożej. I będzie robił w polu zamiast Phila. A, właśnie, a Phil teraz siedzi w kapsule. 4,5 dnia. No, to naprawdę mnie ciekawi, jak to będzie się rozwijało. No bo tego jeszcze nie wiem. O, pielgrzymi przybyli. No, mortal memento. Ciekawe, czy coś zostało ciekawego. Co jeszcze potrzebowałbym zrobić? Czy to jest limestone? Nie, to jest marble. Tego nie mogę nic. Tutaj to są sandstone, też nie mogę nic. Generalnie niewiele to da się zrobić, a stali mam dużo. A nie, nie mam dużo stali. No to jak nie ma skunk co robić, to niech pójdzie trochę nakopać stali. A moi ludzie kochani, niech może zaczną powoli rozwój w kierunku obronnym. Początkowo tutaj, taką jedną długą ściankę walniemy sobie, a co? Czemu nie mogę tego walnąć? A, bo to się robi podwójnie. Dobra, tak, o tak zrobię póki co. Takie proste ścianki. Wiem, że to trzeba będzie potem łączyć, ale nie chwilowo tak to wygląda. Jednak błąd, głupi błąd, źle pomyślałem, przecież limestone'a to ja mam już tutaj mało. I moi ludzie, żeby go zdobyć, to będą latali w tej tamte. Z czego ja powinienem budować? Sandstone. Sandstone jest dużo. Generalnie ściany z sandstone'a, jakie są tutaj, no nie są zbyt wytrzymałe w porównaniu do innych ścianek. Ale jednak mam go pod ręką obecnie najwięcej, no to cóż, no oznacza to, że jednak jego trzeba będzie użyć. A czy jestem w stanie go użyć? Nie, będę musiał wpierw go kazać wyklepać trochę. No to tegoż nie produkujcie, tegoż nie produkujcie. No w sumie przynajmniej to wyłączyłem, bo to i tak było zablokowane. I produkcja jakby nie sandstone'a, tak, do posiadania około 4, no może nie, 350. No. No i tak będzie gites. Czas na mały rajdzik od Imperium, zauważyłem, więc nawet nie będę fatygował moich wojowników. Po prostu wyślę strzelców. Pewnie sobie poradzą. Czemu mieliby sobie nie poradzić? Więc jak się ustawiam tutaj. Sugar już strzela. Ignatius, oj nie, on nie ma broni. To jest problematyczne. Dobra, weź to załóż i może się cofniesz. No i już strzelańsko trwa. Za drzewo. Kena. Ty też za drzewo. Tylko pójść już. O, wycofaj się. O, teraz. A, oni zabici są. Aha, a, to dosyć szybko poszło. Sporo jedzenia zostawione zostało. Super. A ci ludzie byli nawet okej, okay. On by był do zwierząt i by trochę powalczył. On by, o, on ogólnie zajmuje się walką. Chociaż raczej bym nie chciał tego kolejnego. Kolejnej osoby, która się zajmuje niczym, tak powiem. Dobra, Ignacy, ty się już wycofaj. I jeśli mam jakichś wolnych ludzi od polowania, no to nie się zajmą polowaniem. Żeby przede wszystkim sobie rozwijali swoje zdolności strzeleckie. Bo okazało się, że jednak to jest całkiem ważne. Są konie. A ja konie chcę. Chcę konie. W kolonii, bo konie są lepsze do transportu od tych mawołów, które są tutaj. I co ja powinienem? Trochę zwiększyć ten obszar. Ten pseudorolniczy. I go tak pociągnąć tutaj. I teraz tutaj o tak. I tak. I zrobić drugiego pena.
tak to zrobię, to będzie obszar dla kuni. Takie zdobędę. O, mogę też wstawić mównicę. To jest mównica? Tak, to jest mównica. Ja wstaję mównicę o tutaj. Fajnie będzie wyglądało. O, tak tutaj. Ktoś sobie będzie siedział, może sobie potem wstać i przemówić. Ona tylko z drewna może być zrobiona, czy może z jakichś różnych rzeczy? O nie, może być nawet z jadeitu. Nie, będzie, niech będzie drewniana, po prostu zwykła, pospolita. Albo nie, nie, nie. Niech będzie z granitu. Bo granitu trochę mamy, granit będzie pasował stylistycznie. O, tam szczańsko już słyszę. Nosorożce. Nie no. Tym razem już nie będę miał nosorożców. Jest wstawiona już ta bramka? Tak, jest już bramka wstawiona. No to git. Tak, to gicior. Więcej chyba nic nie ma do roboty. U, on ma astmę. No tak. A jakby mu tak to płuco wstawić? A ile mam płuc? Nie widzę. Chyba jedno tylko. Tak, mam tylko jedno płuco przecież. Nawet nie muszę tego pamiętać. No więc, no, później może je dostanie. Ignatius w pełni już nawrócił Crowa, z tego co widzę. Więc Crow został nawrócony. A czy to fajnie? Super. Jak tam jest obecnie wiara u moich technohumanistów? Mocno wierzy, mocno wierzy, mocno wierzy, mocno wierzy, mocno wierzy, mocno wierzy. Crow, a ty wierzysz? No, to będziesz umocniony w swojej wierze teraz. I teraz możemy go rekrutować już w pełni. Skoro już został zmieniony, zmieniono mu wiarę, to może być już w pełni zrekrutowany. Więc idź do niego, Ignatius. I został mocno umocniony w wierze. Super. O. Z tego miejsca będzie mógł Ironhead robić przemowy, które no, trzeba będzie zacząć robić, żeby moi koleżanki mieli jakieś plusy do czegokolwiek, do wszystkiego. Czemu Kenneth jesteś taka obolała? A czy masz takie słabe samopoczucie? Bo rekreację masz słabą. To weź ty Kena, może nie zajmuj się już polowaniem. Tylko, oj, ty Phil, to masz teraz wrócić do roboty, znaczy wrócić. Ty siedzisz obecnie w jakiejś kapsule, ale w razie czego, zajmij się czym tam chcesz. Kena. I o właśnie, playing billiard. Jeszcze tego potrzebowałem, żebyś ty pograł sobie w billiarda. Super. Osioł leży w środku. Co to ma być? Gdzie przyszli handlarze, a to oznacza jedno. Czas opchnąć dużo śmieci, które posiadam. Takie jak jakieś... nie wiem, płuca to nie jest, są śmieci. Jakieś właśnie noże stalowe, jakieś krótkie łuki. To naprawdę bardzo mało kosztuje, ale zabijuje mi miejsce. Więc no trzeba to opchnąć. Jakieś rewolwery, to jest słabe wszystko. No tak, to są wszystko słabe bronie. Tak, to wszystko nie potrzebuję. Te granaty są mi potrzebne akurat. Więc je zostawię. A, no to myślałem, że jakoś więcej zarobię z tego, a to jednak cały czas bida. Mógłbym chociaż to katafrakta armor. Fajny. Ale nie wiem, to chyba za drogi jest jeszcze póki co. Ja nie mam tyle w ogóle pieniędzy, naprawdę mam bardzo mało srebra. Monoswarda bym chętnie kupił od niego, no ale no, że tak powiem, niezbyt. No ale tyle co kupiłem jest na razie, znaczy sprzedałem, jest na razie git. Satysfakcjonująco, że tak powiem. Multi-analizer został zbadany i to otwiera nam możliwość rozwoju technologicznego jeszcze dalej. Dzięki niemu będziemy musieli, jeszcze fabrykację dopiero jeszcze wybadać, żeby móc nowe rzeczy robić. Ale co możemy robić dzięki multi-analizerowi? No w sumie niewiele. Ale na pewno możemy uleczyć szpital. Dzięki niemu, więc super. No to jeszcze fabrykacja po postawieniu multi-analizera, którego wstawiam już teraz. Powinno być raczej w produkcji. Jak to nie ma tego w produkcji? To może w Miscellaneous? Ale teraz sobie będę teraz szukał niepotrzebnie. Gdzie on jest? Tutaj? A, jest tutaj. Multi-analizer. Widzę. 8 komponentów. Chyba posiadam. Tak, posiadam. Co tam jeszcze jest potrzebne do niego? No, znowu mi gdzieś uciekł. Tutaj 20 złota to mam. Plastil właśnie mi spadł z nieba niedawno.
i stal. No to jest wszystko. A, on jest tylko 2 na 2. A to spoko, to ja mógłbym jeszcze jeden postawić ten research bench. Tutaj o, tak, a nie, jednak nie mógłbym. To nawet jest niepotrzebne mi, żeby on tutaj stał, ale niech se stoi. Plastil to ja mam do zbudowania tego w ogóle? Tak, jest wystarczająco. A złoto? Też jest. No to super, ktoś to wybuduje. Tego już chyba długo się nie buduje, tak, tylko 167. No to skunk. Nie bierz... po co ty bierzesz do tego kukurydzę? Weź ty zajmij się budową. A nie, bo to Arrowhead buduje. Trochę dziwnie to pozarządzali. No ale tak czy siak, będzie kolejny krok technologiczny. A Wiki tymczasem, póki nie buduje, to o, zajmuje się dekonstruowaniem tutaj sandstone'a. I skoro już sandstone jest klepany... A, dobra, jest już wystarczająco. To mogę zacząć już budowanie tych ścian. O, tutaj. Więc zacznijmy od ścianki. Wpierw tak na 11, potem tak na 24 i tak w kółko, i tak w kółko. Oba mawoły, które tutaj posiadam, ten chyba dopiero sobie dorósł, są już w ciąży. To super, będą dwa małe mawołki, które pewnie umrą z głodu, bo ten tak zwany pen jest za mały, więc bardzo to smutne, przykro mi, tylko czterech was się ostanie. I zaraz Phil wyskakuje z kapsuły i wyskoczył z kapsuły. I co mu wyleczyło się? O nie, tylko postrzelenie mu się... A nie! No i zajebiście, no i Phil ma wyleczony tą chorobkę, która mu uszkodziła mózg. I teraz jest znowu sprawny. Ta kapsuła jest świetna, naprawdę. Naprawdę, to jest wyśmienite. Dobra, jak ktoś chce, może sobie wejść do cyklu, który go... to trwa 10 dni, to trwa 10 dni, a to trwa 4 dni. Dobra. Że tak powiem... A on nie może tego jeszcze raz użyć? Coś tutaj, coś? Nie, chyba nie może. Więc ja to przygotuję jeszcze do jednego cyklu, chyba leczącego, tylko co ja chciałbym leczyć? Paluszki to nie, brzuszek to nie, tylko to chyba nie jest stała rana, a bardziej po prostu ubytek. No to nie wiem, czy to jest w stanie ubytek naprawić, raczej wątpię. Prędzej właśnie coś tego typu. Ale to, że go troszeczkę boli, to w sumie nic nie zmniejsza, bo tylko go boli, ma tylko stały jakiś minus do samopoczucia, więc to nie jest jakaś wielka strata. On jest ucieszony z tego, że się wsadził do tego. Nie, nie ma z tego nic szczególnego, więc jest git. Przynajmniej nie jest już upośledzony częściowo. Tak, teraz czy skunk ma coś słabego? Tutaj ma postrzelenie, ale nie jakieś mocne. I ma... A nie, moving. A, bo ma nogę słabą. No to nie, to też nie trzeba. No to generalnie moi koloniści nie potrzebują jeszcze leczenia, więc jak ktoś chce, może sobie przyjemność robić i tak dalej, to... Może sobie się tutaj władować. A, i ten jest tylko dla Phila, już tak zauważyłem. Więc... A, i, ale to co 60 dni się bierze i... no, odnawia, więc za 60 dni to już nie będzie Phila, jak nie będzie tego się ładował. No, to chyba nie jest takie złe. No. A to jest bardzo fajne, naprawdę. Widzę, że to jest naprawdę świetne. Więc Phil wrócił i można znowu wracać robić w polu. On jest wyspany? Nie, ale ma rekreację słabą. Dobra, niech robi w polu. A przynajmniej Phil jest już wyleczony. Super. Tak w ogóle to stwierdziłem, że nie będę generalnie trzymał w swoim magazynie tych wszystkich skór, oprócz kilku określonych takich droższych, i będę je przerabiał na takie tanie skóry, które mogę przerobić właśnie z różnych, razem wziętych. Takie ostatki, które mogę właśnie w to użyć. Wiem, że to przez to one tracą swoją wartość, ale z drugiej strony, no takie ma właśnie jak futra z świnki morskiej, tak jakby. Albo jakieś z tych z ptaków. To jedynie nie będę po prostu używał skóry z nosorożców, słoniów oraz z mawołów. Znaczy mawołów, to nie jest skóra, tylko to jest bardziej już futro. Które też mógłbym przerobić na skórę. Tą taką specjalną. Znaczy ona no, nie jest specjalna, jest po prostu tania i mogę ją używać do wszystkiego. Więc po prostu tak, robię to z tego, bo... No te są drogie, więc to mogę obchnąć albo z tego zrobić coś ciepłego,
A tutaj i tak nie będę pewnie nim handlował. No więc tak tylko pragnę poinformować, że tak powiem. Tyren i Tetsuya wrócili sobie z tej z tej misji, że tak powiem. To fajnie. Miło ich znowu widzieć w kolonii. Dzięki modowi, który zatrzymuje łóżka, nie muszę znowu im przystawać łóżek, tylko te już ich sypialnie są cały czas ich. Więc to jest fajne. A Tyren też taki smutny wrócił. Co on taki smutny? A, bo rekreacji nie ma. On też nie ma rekreacji. A to słabe. O nie, plaga. A, to już na ściętej prawie, no to jest. Cut plants. I tak tutaj, zrób cut. I już tutaj prioritize cutting rice. Może tak, zablokuję ci sowing. I rob głównie cutting. O, i Crow dołączył do kolonii, super. Crow pewnie idzie się ubrać, tak. No bo jest to całkiem logiczne. I ty śpi sobie może w tym miejscu. I czemu go przerzuciło tutaj? On niech leci tutaj. A czemu Tyren założył tą kurtkę z tego? Z Clow? A ty on nie nosił czegoś innego? A dziwne trochę. A może to nosił? Tak strasznie obdarcie wygląda w tych ubraniach obecnych. No nic na to nie poradzę. Będzie wyglądał jak obdartus i tyle. Akro pewnie zaraz się ubierze sam. Dobra, muszę jednak to zrobić trochę manualnego zarządzania plagą. Dobra, może bez tego, jeszcze raz. Prioritize cutting. Szkoda, że nie mogłem tego zaznaczyć, żeby on zrobił to wszystko naraz. Tylko tak pojedynczo to idzie. No chyba, że zaznaczę mu, że może robić tylko, że nie może teraz sadzić. Gdzie to jest filtr sadzeniem? O, tutaj. I bym mu wyłączył i tylko by może ścinał teraz. O, dobra. Co to za takie ścięcie? O, jakiś kłeścik dostałem. Mam zbudować budynek ku chwale Longoistanu i dostanę za to dobrą szczelbę. Podziękuję, raczej nie. Dobra, tego drona już mogę chyba przyjąć do siebie, żeby tutaj lecieli chłopki, chociaż jest 19, to może kolejnego dnia tak z rana bardziej. Tu jako szybko ścina te drzewa. Bardzo szybko. Dobra, i weź w sumie zetnij tu wszystko, nawet to co nie wyrosło, tak dla pewności. Zetnij wszystko, żeby tej plagi już nie było. Już? Ścięte? Super. No to możesz z powrotem tutaj sadzić. Oj, Kena nie ma roboty do roboty. To źle to brzmi, ale tak, nie ma co robić. To tak by nie wyglądał ten plan dnia dla nich? I co teraz? A chyba tyle. A, i właśnie, robota dla Phila to jest tutaj grow i to idzie na 2, bo przede wszystkim ma być lekarzem. No i gicior. A, i co może robić Crow? On przede wszystkim ma się zajmować w polu. Znaczy, ma siedzieć w polu i pomagać Philowi, więc... ale też jest dobrym konstruktorem. No to przede wszystkim w polu, a potem konstruuj razem z nami. Nawet możesz chodzić na polowania. Ale Crow miał być chyba wojownikiem. Tak, miał być wojownikiem, no to jednak nie będziesz chodził polować na zwierzęta. A właśnie, czy ja mogę mu dać ten miecz? Znaczy, mogę mu dać na pewno, tylko czy ja chcę mu go dawać? On jest silny i dobry. 75 i 14, 43. No niby nie jest jakoś tak bardzo dobry, chociaż no jest wciąż silny. A może bym chciał wykuć jakiś lepszy, może z tego plastila może zrobić miecz. Mam go 75, to w sumie nie wiem, co jest tak dużo. Zobaczę sobie tutaj. Gdybym chciał zrobić sobie miecz, taki zwykły, longsword, z plastil, to i tak byłby słaby. No to wstrzymam się z dawaniem mu tej broni jeszcze. Może zdobędę jakiegoś Zeus Hammera w jakimś mieście, chociaż mogę go jedynie kupić od imperialsów, a imperialsi no tak niezbyt są ode mnie... Niezbyt chcą ze mną handlować, no bo jak mają ze mną handlować, kiedy jesteśmy wrogami tak naprawdę. Crow sobie ścina, to on tak wolno ścina, bo ma na 7, a czemu Phil szybko ścina? Bo ma na 16. To dużo zmienia. I on ma jakieś minusy sam przez siebie? Nie ma nogi, a czy ja nogę już stworzyłem nową? Bo gdzieś tu kazałem robić nogi i nie wiem czy są.
Chyba tutaj jest, tak, prostatyczna noga. No to crawl. Łap prawą nogę w nogę. Right leg. I potem ciszę wstawimy płuco. Na przykład lewe. Nie ma medycznych łóżek dostępnych. A mamy komponenty jakieś jeszcze? 8 jest komponentów. To ja bym zrobił jedno łóżko tutaj w szpitalu, żeby sobie było już. Chociaż jedno. I obok niego oczywiście stojaczek, znaczy stojaczek. O, tak ładnie. Będzie tutaj pierwsze, tutaj będzie może jakiś telewizor, tutaj będzie może ten Vital Monitor. Jedna kratka, tutaj znowu trzy, kratka, trzy. Dobra, może będą tylko trzy łóżka, zobaczymy. Tutaj to mięso sobie leży z węża, co mi wpadło przez dach. Dobra, jakoś to będzie. Crow jak się ubrał? Beznadziejnie. Ty masz to wywalić. Albo nie, po prostu ja ciebie ubiorę. Duster jest git. Załóż sobie portki te. I potem załóż sobie normalne ubranie. Znaczy no, formal shirta. Chociaż to mógłbyś tą syntredową założyć. Chociaż nie, to jest tainted. Znaczy no, pobrudzone krwią albo ściągnięte z trupa. To tego lepiej nie. Te najlepiej byłoby gdzieś położyć w jakimś miejscu tak na boku, żeby gniły i się zepsuły. Dobra, bierz to. O, wpadł w tantrum. A co będzie robił? Będzie chciał bić rzeczy drogie. Będzie się rozbijał po prostu. Jeśli będzie zbyt wkurzający, to może będzie pobity. Ale nie, tylko bije tak tutaj po ścianach, to... A, to gites. O, dobra, płotek to akurat niezbyt gites. No. To jest trochę denerwujące, co teraz zrobił. Odrobinkę. A tego drewna i tak jest mało. Coś się rozbiło. Jakiś Arctixon się rozbił w ziemi mojej. Niezbyt ciekawy człowiek. A skoro jest niezbyt ciekawy, a ja chyba... Dobra, a wezmę go. Czemu mam go nie wziąć? Będzie niewolnikiem. O, tak sobie stwierdziłem. Właśnie takich osoby chcę by były niewolnikami. Niewolnicy mają mieć źle i niedobrze, a tutaj będzie cela dla niewolników. Taka bardzo ładna. Wcale nie ciasna. Wy tam chłopaki sobie rodzita jakoś? No, rodzicie sobie. No to super. No, super. O, to będzie wstawione teraz tutaj. I ty masz być... A jak masz wiarą? A, wiarę masz silną. A jaki masz... Mało kobiet. Aha, skull spajki. A to lubię cię skull spajki, to fajnie. Boli go. Dobra, tak czy siak. Ty jesteś niewolnik. Masz być enslave'owany. Znaczy, nie jesteś niewolnik. Będziesz niewolnik, ale masz fajną brodę w ogóle. Dobra, tak czy siak. Niech sobie kolonia jakoś funkcjonuje teraz. Co ja gadam? Jak ja funkcjonuję? Stał kolejny dzień. Lecimy po drona. Wylądowało? Wylądowało. O, to całkiem blisko. Fajnie. Tak, luziutko. To niech cała kolonia na nogi. Po co na nogi teraz? Wiki, leć to hakować, a raid będzie za jakieś 12 godzin. Może się wyrobi, może nie. Zobaczymy. Za 2 godziny będzie nowy raid. Tak widzę, o, sobie za godzinkę. I widzę, że już Crow ma nową nogę i nie ma astmy na lewym płucu. A to znaczy, że wszystkie operacje się udały. Teraz trzeba... Panie Atkinson, jestem pewien, że jeśli pan straci jedno płuco, to nic się panu nie stanie. Ale to w nowym szpitalu. dobra, i potem wstawimy te płuco Crowowi. I tak ten Atkinson będzie takim... No, ktoś będzie nosił po prostu. Taki sobie niewolnik. Dostaje tą celę, bo... A niech mo lepiej coś... A nie, jaką celę? Tutaj będzie spał przecież. Dobra, wszyscy... Niech się już biorą do roboty. Może oprócz Wiki. Co ja żem kliknął? A, dobra, nie tutaj. I hakuj dalej, a wy tam idźcie już. Będziecie się bronić. W sumie jak macie się bronić, to lepiej, żeby ta karta stanął za jakimś może umocnieniem. O, jakoś tak tutaj, ładnie, mądrze. Może ty tutaj. Te cujam goś tak z przodu może. Może Ironhead użyje swoich mocy i zrobi chunk skipa tutaj. O tak, tu. Dawaj Ironhead, wierzę w ciebie. No i kurde, no i ładnie. Dobra, teraz może się Kena schować, na przykład tutaj. Tyren niech będzie sobie za drzewkiem, Ignatius sobie może schować się za tym drzewkiem, Ironhead niech sobie stoi tutaj, Finn niech podejdzie tutaj. I każdy jakoś pochowany.
To pytanie, czy nie przyjdę w ogóle z tej strony. Dobra, 8 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I... jednak nie przyszli z tej strony. A to tylko jeden chłopek idzie, naprawdę to ja całą kolonię biorę. Uuu, ale wielki. Ale fajny. A jak on się nazywa? Ja mogę to oswoić? Ja mogę to oswoić, a trudno się go oswaja? Minimum handling skill. Ej, ja mogę to oswoić. Ej, fajne. Chciałbym to mieć w swojej kolonii i używać tego jako na przykład, nie wiem, do walki. Ej, fajne. Zrobię specjalnie tego pena albo wsadzę do tych. A to w ogóle jest drapieżnik? Intermediate, a może jeść, a nie, dobra, no to spoko, on będzie do oswojenia, bo chyba go oswoję z tego co rozumiem. A wy to nie będziecie tacy, no, nabuzowani, tylko wyślę tam może tylko, nie wiem, Ironheada z Ignatiosem. Wy we dwaj sobie poradzicie w pełni, jak jest jeden chłopek, to jeszcze z maczugą. Naprawdę myślałem, że jakiś potężny najazd będzie, bo to trochę się zwiększył poziom trudności, a to nie. Ty, Wiki, nie jesteś już zmęczona? A, poradzisz sobie. Więc wy tam sobie lećcie. Ubić Giglesa. O, starożytny kompleks. Więcej informacji. Okej, okay, zaakceptuję ten questik. Coś tam wybierzemy w przyszłości. Znaczy w przyszłości, no pewnie niedługo. A Gigles sobie biegnie. Mocno już oberwał. No, już mocno oberwał. Jak tam? Idzie sobie dalej. Nieustraszenie. Sugar będzie wyzywał ludzi teraz. I na to ty się weź wycofał. Oj, dostał w pysk. Palce mu rozwalił. Naprawdę, wszystkie rzeczy musiał mu palca rozwalić. To znaczy, no, i tak mu to pewnie... O, dobra. Dostał karę. Nie, weźcie mu czaszkę, wyjmijcie czy coś. No i tyle. I na to możesz się zawijać. I Sugar co robi? Wyzywa ludzi. A weź ty Tyren, go walnij mu w pysk. Bo wyzywanie innych ludzi to z reguły kończy się tym, że... O, już nie jest. Już się nie wyzywają. Tylko Sugar się teraz bije. A tego nie bij. Czemu go bijesz? Nie bij go. Czemu miałbyś go bić? O, no i super. Jak się rozwiązuje konflikty społeczne. Czasami daj się po mordzie i już. Czemu nikt nie zażyna tych zwierząt? Kto jest kucharzem? Ironhead się nie buduje, a teraz budują. Aha. Okej, okay, spoko. Niech niewolnik to potem robi, niewolnik za się na żaden... O, on nawet może gotować. No to kurde, naprawdę, to będzie świetny niewolnik. Jestem zadowolony, że wziąłem go do swojej kolonii. Jakim cudem on jest mizoginem i wywodzi się z kobiecego legionu? No chyba, że próbował stamtąd uciekać, no ale wtedy jego wiara może byłaby mniej więcej zerowa, a nie taka dosyć umocniona. Dziwne. Naprawdę dziwne. Dron został zhakowany. Ja tutaj, ten chłopek, który tutaj leży, to był zwykły przechodzień. Naprawdę. I Sugar został pobity, trochę smutne. A nic mu się nie stało? Nie, tylko pobicie zwykłe. Ironhead idzie go pewnie postrzywać, czy film? A jeszcze Ignatiosa wpierw. Aha, okej. Okay. Spydron wybuchł tutaj. O, zostawił uran i komponenty. Jeszcze lepiej. I quest skończony. I ile tam mi zostało jeszcze questów? Nie wiem. Teraz. Relik. Quest for Relik. 3 informacje. Tutaj będzie 4. Nie, gdzie jest 4? 4 jest tutaj. A nie, tutaj jest 4. No. Zobaczcie, jakie są te w bliżu, te różne miejsca z tymi surowcami. To może bym się tam wybrał. Pemikan i futra. Futra i pemikan. O, ten kompleks tak w górach walnięty, ale beznadziejnie. A tutaj co mają? Ziemniaki. Ach, no to w pobliżu nic ciekawego. Może później. Może się wydam, może jakieś handlowanie? Mam coś w ogóle sprzedać? W tej kolonii mojej? No, tak niezbyt. No, tak niezbyt w handlowanie wchodzi moja kolonia.
żeby mogłem broń produkować, ale żeby broń produkować potrzebuję komponenty, a żeby mieć komponenty potrzebuję mieć większy rozwój technologiczny, albo chociaż je kupować. A komponenty będę mógł niedługo produkować, ze stali. O, co to jest? Atkinson jest moim niewolnikiem. Super. Niewolniku, ty jesteś niewolnikiem, więc... O, co ty taki pobity jesteś? A, ty się dalej nie ubrał. Weź ty chłopie, to ci wyznaczałem, że masz... A, bo on nie doszedł tam, dobra. Masz portki założyć i tą koszulkę. No i tyle. No. A ty, Atkinsonie, idziesz na tył, bo jesteś niewolnikiem. I co ja chcę tobie zrobić? Wpierw wstawię tutaj do twojego pokoiku, żebyś był terrorowany. I co ja tak chcę wstawić, żeby fajnie wyglądało? A klatkę ze zwłokami tak na środku, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. O, tak na samym środeczku. Klateczka. I więcej nie potrzebuję. No, bo po co? Mogę tu grób wstawić? Ej, mogę tu groby stawiać w domach. Właśnie, zapomniałem o tym. Sarkofagi. To kiedy indziej. Generalnie, tutaj będzie miał jedną klatkę, wsadzi się to jakieś zwłoki, na przykład, no, chociażby tego pana. Nick? A, dobrze, to jest Nick i Imol. Dobra, i Atkinson. Ja to by trochę zmienię rzeczy, które masz robić. Więc tak, przede wszystkim zajmujesz się klasycznymi rzeczami. Nie masz odpoczywać. Więc tak, przede wszystkim jesteś kucharzem, czyli zabijasz te zwierzątka. Oraz gotujesz pakowane jedzonko. Aha, możesz robić dopiero, kiedy będzie gotowanie na 8. Rozumiem. Więc to oznacza, że to chyba najwyższy czas, by w końcu moi koleżanki przestali jeść tylko tą pastę. Weź brób dobre jedzenie. Jest fine i lewisz. To masz robić fine mile. Fine mile robi się chyba od 5 albo 6 levela. A nic on chyba sobie z tym poradzi. Albo powinien. Albo zobaczę, od którego levela się robi te... Nie, skoro się da, to chyba się da, bo inaczej by mi pisało, że ktoś nie jest wystarczająco kompetentny. A Atkinson jest trochę mniej kompetentny niż Ironhead. To już nie wiem, od którego levela się robi to jedzenie. Detail, any worker, 6 cooking, 5 cooking. A co ja potrzebuję? Minimum 6. Ojej, no to słabo. A może by się trochę poduczył w gotowaniu? A nie, jak on nie zarządza zwierzęta, to on się nauczy. No to jest dobra. To przede wszystkim masz zarzynać, a potem będziesz gotował. Więc niech zarzynam. A jak nie zarzyna, to potem mam produkować coś. Zrobiłem z niego całego kolonistę. Dobra, inaczej. Potem masz nosić rzeczy i masz na końcu sprzątać, a potem źle. I to na 3. O, teraz jest git. No i taki chłopek jest spoko, Atkinson. I teraz co ty masz ubrać? Cloth Duster. Nie, ty już nosił co popadnie w sumie, więc jak u ciebie... On nie potrzebuje rekreacji z tego, co kojarzę. Nie, on potrzebuje tego spać i jeść. To chyba to wystarczy, jak mi się wydaje. W razie czego mógłby go Ignatius regularnie nie nawracać, bo w sumie jakby był nawrócony, to... A ja mogę jeszcze zrobić rytuał nawracania. To jeszcze lepiej. Sobie zaraz rytuał, żeby go nawrócić. Ale wpierw muszę mu wyznaczyć, co on musi ubierać. Robota cały czas. I crow, zwykłe leczenie. I teraz tak. Current, albo nie, po prostu zrobię mu, zablokuję i wtedy będzie się ubierał jak chce. Więc tak, ty sobie załóż to, załóż sobie to, załóż sobie, a nawet i to, i potem jeszcze to. O, wszystko co popadnie. Masz coś na sobie? Nie, nie masz. A możesz się ubrać? Chociaż? Założył tu, to, to i to. Jak on wygląda? Dostatecznie dobrze. Super. Jest wkurzony? Trochę. Ale może to go bardziej będzie supresowało. Więc teraz Atkinson, kolonista mój kochany, co może robić? Może uczestniczyć w rytuale nawracania. No to go zrobię. Więc rozpocznij egzekucję, nie, nawracanie Atkinsona. 72% będzie. Kto nie uczestniczy? Molt. A może uczestniczyć? Nie może uczestniczyć. No to lećcie wszyscy. Będzie nawracańsko robione.
O, tego lekterna też dodaje? Ej, to fajnie, to też daje. Oj, na swoich miejscach są, ale fajnie. O nie, Ironhead sobie tego tutaj stoi. Nie ma klęcznika, ale głupio. To potrzebuję jeszcze jeden klęcznik wstawić. Dobra, efektywna konwersacja. Efektywne nawracanie. Jak został nawrócony mocno? To nie jakoś mocno. No to samo, proszę, to nawracanie coś. Znaczy jedynie efektywnie. Jeszcze niech zrobi przemowę lidera może. Ironhead. Więc i ona przejdzie dobrze. Raczej nawracająco, więc będzie git. Więc chodźcie wszyscy, będzie przemowa. Od czego nam zależy? Od umiejętności socjalnych. Jak widzimy, Ironhead, no, jest świetny. Od ilości osób, od wyglądu pokoju, no to wygląda on całkiem spoko. I od czego jeszcze? Od tego, jak on idzie. Co? A, od tego, czy będzie w pełni przeprowadzony. No to dobra. Znowu ludzie sobie klękają, a Ironhead sobie gada. Ale czemu gada tutaj, a nie tutaj? No, to głupie trochę. Robi przemowę przed tym, a dałem mu to. No dobra, o, jeszcze Crow narzygał. No, świetnie. Jak tam przemowa? Przemowa była spoko. I co? I dobrze wpływa na ludzi. Czy dał jakieś im plusy jakieś? Nie. Czy dało? A, dobrze. Dało plus 5. No to super. I to na 8 dni. No to świetnie. Wszyscy są teraz zadowoleni troszeczkę. Dobra, i jak Inson sobie teraz zaczyna biwireczki. Super. O, i teraz Mawu też ma dziecko. U, dwa dziecioczki nowe. A nie, to jest jeden dziecioczek. Pomyliłem go z tą wełną. Dobra, tak wy już się tam pogadali i tak dalej. To chyba tyle. Mogę chyba wyruszyć ich, znaczy wysłać ich na wyprawę. A ta wyprawa jest tutaj i ona potrwa długo. Tak, bo nie będą się walić przez te... Ło, to jest na 4. No jak taka droga jest na pół, to będą długo, długo iść. To zanim to, to jeszcze jedna rzecz. Otóż jestem ciekaw, czy mogę wsadzić Crowa w tej kapsuły i wyleczyć mu astmę. Albo chociaż tą ranę na torsie. A to mu przeszkadza? To mu akurat nie przeszkadza. Ale no to, że ma osłabione oddychanie przez tą astmę, no trochę jest wkurzające. Nie jakoś bardzo, tak naprawdę. Ale dobrze byłoby mu ją wyleczyć bez ładowania w niego płuco. Które w sumie nie jest tak ciekawe. A, miałem od niego wziąć płuco. Dobra, ładuj się do kapsuły. Trochę popracował, teraz ma się leczyć. No i super. Crow teraz kolejny będzie się ładował tutaj. 5 dni tylko. A, no to spoko. Myślałem, że będzie... No to pisało 10 dni. A, dziwne. No i teraz chyba mogę ich wysłać, tak mi się wydaje, na wyprawę. Niech sobie wstaną. I chyba... Tak, mogę ich wysyłać. No to formujcie karawanę i lecie tutaj. 2 dni im to zajmie. To im się ryż popsuje. Rzeczywiście, to tyle dni to nie wyrobią na samych mięsach i ryżu. I nawet leków nie ma. Ojojoj. Dobra, no to jednak nigdzie nie idziemy. Nigdzie nie idziemy. To będzie źle wyglądało. Znaczy źle wyglądało, to źle pójdzie, bo oni zdechną z głodu po prostu, no co tu dużo gadać. Postawiłem tutaj właśnie miejsce, w którym mogę przepalać sobie różne rzeczy. Takie jak na przykład z tych kawałków metali, jak tutaj. Mogę z nich robić teraz metal. Znaczy no, stal. Oraz będę teraz przepalał bronie. Tego typu jak te, jak widać. Czyli takie te bardziej bezużyteczne i których moi kolejnicy nie lubią. I takie bardziej, takie gorsze, którym się strzela. Ponieważ no, ja ich tak używać nie będę, a ten jest taki jest biokodowany, czyli nikt tego użyć nie może. No to skoro nikt tego użyć nie może, to niech może się do czegoś przyda. I będzie przepalona i może będzie sobie jakiś komponent. Byłoby fajnie. O, przyszli sobie handlarze. I zamierzam z nich wydoić całe pieniądze, bo to są ci handlarze, którzy handlują takimi różnymi pierdołami. A ja lubię handlować różnymi pierdołami. Ta skoropędra to nas tu przyszła, czy ona jest? O, ej, no super. Co? On jest jakimś innym typem zwierzęcia, czy co? No tak chce chodzić po całym świecie? A co chodzi, cię popadnie, kurde. Ej, fajna jest. Podoba mi się. Mogę ją uczyć różnych rzeczy.
sztuczek. No to dawaj, kurde. Oswojona jest. Nazwę ją, nie wiem. Mogę jakoś ją nazwać? Nie, nie mogę chyba. To smutne. Szkoda. Może w przyszłości się uda ją nazwać. Mogę ją nazwać, nazwę ją kurde, nie wiem, Jacek. Super. To jest duże J. Fajna skolopendra, podoba mi się. Trzeba kogoś tutaj włożyć. A nie, już też został włożony. No to super. Mogę kupić kurcoki, nie chcę kurcoków. Mogę sprzedać mięso, nie chcę sprzedawać mięso. Mogę sprzedać ryż, nie chcę ryż. O, mogę sprzedać 1500 drewna. Czym prędzej to zrobię i chyba wydoję z niej wszystkie pieniądze. Nie wydoiłem. Ale mogę sprzedawać też jakieś słabe rzeczy, to też to zrobię. Przede wszystkim tak naprawdę. To jest słabe już, to też jest słabe, te portki podwójne. To też, to też. Mam coś do obchnięcia jeszcze słabego? Nie, to wszystko było. I teraz muszę schodzić z ceny drewna. Tak, bo nic innego do obchnięcia nie mam. W sumie mogę jeszcze te takie różne, bardziej warte rzeczy obchnąć, które posiadam. No to jakie posiadam, póki co to mogę właśnie sprzedać. I ile zejść? 1000 tylko? Wciąż za dużo. 700? 670? 70? Tyle? O! Może jeszcze dorzucę tak 9, 8, 7, 7, o. No i wydojony do pełna. Z srebra, który jest mi potrzebny. Ale fajny ten skolopendromorf. Piękny jest. On nie jest w grze, on jest z modyfikacji Megafauna Project, więc normalnie go nie ma. Widzę, że przy kolejni handlarze, więc zamierzam też ich wydoić z całego srebra, jakie posiadają. Więc co wy tu macie ciekawego, może do sprzedania mi? Komponenty. Ja mógłbym kupić. Chociaż oni nie chcą kupować drewna. A, to już słabo. A ja sprzedałem tamte srebro? Tak, sprzedałem. Dziwne. Więc tak, to mogę im opchnąć. Dwa łóżka. O, zbudowało się coś, ale jest słabej jakości. No, lepsze niż nic. Ubranka. W sumie mógłby zacząć się sprzedawać tak bardziej na szerszą skalę. Bo w sumie, no bo bawełna to się robi cały czas, więc to jest, tego można zarabiać po prostu. Opchnę po prostu, bo blue fur jest. A, to jest ściągane z ciała, a to wełna to jest z... A, to jak się obcina. Dobra, to już wiem, czym różnica. To tak czy siak, opchnę trochę im ryżu. Tak ze, nie wiem, minus 400. O. Prawie to zrobiło robotę. Dwa ubranka tutaj, znaczy cztery ubranka i co mogę kupić? Wszystkie komponenty mogę kupić. To już zrobiło różnicę w cenie. Więc dorzucę może jeszcze 900 ryżu. O, a co? Co się będę? Co jeszcze mogę im sprzedać? Mięso mogę sprzedawać. To sprzedam im mięso żółwia. O. I jedną koszulkę. No i taki deal jest spoko, tak mi się wydaje, bo tak, no nic więcej raczej nie kupię i nic więcej mi potrzebne nie jest od nich. Tak, to chyba wszystko. O, mogę neutraminę kupić. A ją bym kupił i zaczął robić leki. Te przeciwko... Jak się to nazywa? Znaczy, mogę w ogóle robić leki te dobre oraz tabletki przeciwko malarii. A to było fajne. A gdybym kupił wszystko, to byłbym na minus. A ja chciałbym mieć trochę pieniędzy, żeby jednak... no to kupię tak tylko może za 10, albo tak. Chociaż nie, no za 10 to mi się nie przyda w ogóle. To jednak nie kupuję w ogóle. Bo chcę mieć pieniądze, żeby kupować broń lepszą. Więc tylko tyle, opchnę sobie rzeczy, może sprzedam już jeszcze troszeczkę mięsa, jak szczurów i tyle. No i taki handel jest gicior. Chociaż jakby kupili jeszcze trochę drewna, to byłbym naprawdę bardziej zadowolony. Więc dziękuję za uwagę. Odcinek mi dosyć długi wyszedł, z tego co widzę. I w kolejnym odcinku będzie chyba rytuał jakiś ciekawy. Ale za dzisiejszą uwagę wam już dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.